Warszawie dowództwo Armii Krajowej wysyła do Krakowa oddział do zadań specjalnych pod kryptonimem Parasol do zlikwidowania generała SS Wilhelma Koppego, wyższego dowódcę SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie, odpowiedzialnego za zbrodnie na narodzie polskim. Żołnierze Parasola, po nieudanym zamachu na generała Koppego wracając ciężarówkami, podczas odskoku z Krakowa, stoczyli dwie potyczki. Pierwsza potyczka, pod Porębą Dzierżną, okazała się zwycięska. Niestety druga, skończyła się tragedią. Żołnierze Parasola zostali zaskoczeni w wąwozie pod Udorzem, gdzie natknęli się na niemiecką obławę. Niemcy nadjechali od strony Żarnowca i blokując wyjazd z wąwozu otworzyli ogień. Kolumna żołnierzy Armii Krajowej zatrzymuje się na wysokości końca wąwozu, akowcy wysiadają z ciężarówek, rozpoczęła się strzelanina. Akowcy próbują ostrzeliwać się zza samochodu. Nieprzyjaciel uzbrojony w karabiny maszynowe o dużym zasięgu przygniata ogniem żołnierzy Parasola, wyposażonych tylko w pistolety do walki na krótkich dystansach. Ranna zostaje Halina Grabowska, pseudonim Zeta. Ała! Nie mam już amunicji. Ginie Wojciech Czerwiński, pseudonim Orlik, i Stanisław Kuskowski, pseudonim Ali. Po wyczerpaniu amunicji, akowcy rzucają świecę dymną, rzucają też w stronę Niemców dwa granaty. Wycofując, wspinają się po ścianie wąwozu. Ranny zostają Tadeusz Ulankiewicz-Barski i Bogusław Niepokój-Stoch. Pozostali żołnierze Parasola uciekają w zboże. Po rozwianiu się dymu, Niemcy podchodzą do samochodów, biorąc rannych do niewoli. Zostają oni później zamordowani w więzieniu w Krakowie. Ocaleni żołnierze Parasola podzielili się na dwie grupy. Jedna ukrywa się w okolicznej Przysiece, druga w Lesie Udorskim, a następnie w Załężu, skąd zostają odebrani przez oddział partyzancki Gerarda Woźnicy, pseudonim Harde. Dzięki pomocy miejscowej ludności ranni doszli do zdrowia i wkrótce wrócili do stolicy. Tydzień po akcji, podczas pogrzebu Orlika i Alego, Niemcy zastrzelili mieszkańców Udorza, Franciszka i Władysława Kucyperów.